Tomku, ten mecz, jak ocenisz go z perspektywy Murawy, bo tu na trybunach się dużo działo i stamtąd oceniając go, to było naprawdę dobre spotkanie. No, bardzo duża intensywność. Myślę, że rzadko w pierwszej lidze gra się na takiej intensywności, na takim poziomie i takiej woli walki. Myślę, że tego na pewno dzisiaj nie zabrakło i było widać, że są to derby, było widać, że dla obydwu zespołów jest to bardzo ważny mecz, nie tylko na trybunach, ale właśnie na boisku i każdy dążył do zwycięstwa, mimo tego, że remisowaliśmy, to zarówno my, jak i Górnik chcieliśmy zdobyć bramkę pod koniec. Myślę, że my byliśmy bliżej, ale z przebiegu meczu chyba sprawiedliwy remis. Tak jak w tej przyśpiewce kibiców charakter jest, ambicja jest, pokazaliście to, bo zaczęliśmy przegrywać w tym spotkaniu, a jednak odpowiedzieliście tą bramką i do końca to gdzieś staraliście się przechylić tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść. No tak, ciężko się odrabia straty, a szczególnie z dobrym zespołem, a dzisiaj trzeba powiedzieć sobie jasno, że Górnik to jest bardzo dobry zespół i dzisiaj postawił na bardzo trudne warunki, mają w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników, dlatego trzeba się cieszyć z tego, że udało nam się w miarę szybko doprowadzić do remisu i to my gdzieś tam w tej pierwszej połowie byliśmy stroną dominującą, później pod koniec drugiej połowy również, także sił nam na pewno nie brakło, walczyliśmy do samego końca i szkoda, że nie udało nam się wygrać. Powiedz mi, jak oceniasz tą atmosferę na trybunach? No, kapitalna sprawa. Ja bym sobie życzył, żeby każdy mecz wyglądał tak samo, ale niestety nie z każdym można się przyjaźnić. Dzięki wielkie. Dzięki. www.asapolska.pl